Wojtek, gdzie ty jedziesz? Do Siedlec. Ale po co? Jadę do Muzeum Diecezjalnego zobaczyć swój obraz. Okej. Zatem. Kiedy jest słońce, mistyczne światło, choćby w obrazach starych i współczesnych, no to jest miłość, narodziny miłości. Wejdźmy tu, do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Na tej wystawie Światłość w ciemności jest również mój obraz. Boże Narodzenie. Obraz o mistyce życia. Światło jako symbol życia. Posłuchajcie, jaka melodia, jaka muzyka. Przenosimy się z rzeczywistości w świat myśli i uczuć. Proszę bardzo. Kiedyś, jak ten kilka lat temu jeszcze, to był przedpokój kwarantanny dla celu bezpieczeństwa. Zobaczcie, drzwi zabezpieczenia. Widzicie tu. Słuchajcie. Zobacz. Tu trzeba się rozebrać. I wchodzimy. I tu są te słynne urazy. Nazywam się Dorota Pikula, jestem kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. To tutaj jest wystawa Światłość w ciemności świeci, która daje nam świetną okazję do tego, by przyjrzeć się, jak można było w ciągu wieków odnieść się do owego tematu. Oczywiście światłością jest rzeczywistość boska przywołana w obrazach, które prezentujemy na wystawie, w obrazach wykonywanych od XVI do XVIII wieku. To jest pierwsza część owej wystawy, gdzie sztuka dawna uświadamia odbiorcy, jak ważne było przesłanie katechetyczne i świetlistość w obrazach miała zawsze odniesienie do boskiej rzeczywistości. Jest dobrym impulsem owa część tej dawnej sztuki, by młodym ludziom, którzy przychodzą tutaj na lekcje muzealne, wyjaśnić, jak funkcjonowała sztuka przed laty. Była katechetyczna, narracyjna, anegdotyczna i owe obrazy, które prezentujemy na wystawie autorstwa Vittorio Castello, Michaela Wilmana, Francesco Bassano czy Tiepolo dają doskonały przykład, jak komponowano obrazy, jak gesty, znaki, kolory, wszystko pod pretekstem realistycznie oddanej rzeczywistości niosło treści narracyjne, katechetyczne, pouczające. Gładka faktura, naturalistyczny obraz z głębią przestrzeni przyciąga uwagę młodych turystów czy też uczniów na lekcjach muzealnych. Ale wystawa to cztery sale. Trzy obejmują sztukę dawną, grafiki, obrazy, hafty na szatach. Natomiast czwarta sala to ta, w której teraz jesteśmy, w której jest sztuka współczesna. Obrazy, które powstały z innej inicjatywy niż te poprzednie. Nie dlatego, że teolog zlecił owo zadanie i nie dlatego, że teolog, tak jak w poprzednich salach, to tego doświadczamy. Nie dlatego, że teolog dał pewien wzornik, jak ma być przedstawiona scena określająca światłość boską. Te prace, które zgromadziliśmy w ostatniej sali, są przykładem sztuki współczesnej i lubię patrzeć na reakcje młodych ludzi, którzy przychodzą na lekcje muzealne i nawet jeśli w tamtych salach pierwszych z uwagą słuchają podtekstu i kontekstu symbolicznego sztuki dawnej, tak tutaj wchodząc do sali, gdzie jest sztuka nowoczesna, milkną, a potem mówią: to takie bohomazy, ja też tak potrafię. Wydaje się sztuce nowoczesnej towarzyszyć negacja i uznanie, że jest banalna, jest pospolita, zwyczajna.
To dobry impuls dla mnie do tego, by w kilku słowach wprowadzić młodych ludzi w odkrywanie wartości sztuki dzisiejszej. Sztuki, która od ponad 100 lat jest już inna, pełni inną funkcję, czyli nie jest już pod dyktando fundatora, a ma za zadanie odnieść się do kreatywności artysty, pokazać jego indywidualny sposób wypowiedzi. Malarstwo już nie jest gładkie i delikatne i iluzyjne, nie odtwarza natury, a wyraża czyjeś wewnętrzne przeżycia. Wówczas prace, które tutaj w tej sali gromadzimy, dają dobry impuls do owych odkryć. Jak pokazać zwiastowanie, by trafić bezpośrednio do odbiorcy, nawet nieprzygotowanego. Do tego jest dobrym odniesieniem praca Tomasza Nowaka, gdzie kobieta z książką, anioł i wnętrze przywołuje to, co widzimy w sztuce dawnej. Oczywiście jest doskonałym bodźcem dla odbiorcy do szukania się nowych rozwiązań i stylistyki artysty, indywidualnej stylistyki artysty. Podobnie jest też z pracą Wojciecha Cieśniewskiego, która tym, którzy nie są przygotowani do odbioru sztuki współczesnej, wydaje się prosta, bo pozwolona na spływanie farby i na szorstką fakturę. Ale zobaczenie zgiętych postaci, oddanych szybko, może nawet i nerwowo, w pewnym schemacie, w zarzuceniu tego, co jest w sztuce dawnej, dla podkreślenia własnej indywidualnej myśli, by owe zgięte plecy odnosiły się do pasterzy, którzy nachylają się nad rozświetloną białą partią obrazu, gdzie skrótowo zostało oddane to, co w sztuce dawnej dokładniej i szczegółowo. Mam wrażenie, że daje szansę ów obraz czy pozostałe prace na poznawanie przez młodych ludzi nowej drogi dla sztuki, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nowej próby interpretacji tematu, który znamy ze sztuki dawnej.